Mieszkańcy Rybnika mają problem z otrzymaniem dodatku węglowego, alarmuje jeden z radnych. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mieszkają w budynkach, w których znajdują się co najmniej dwa gospodarstwa domowe. Zgodnie z nowelizacją ustawy te osoby mogą złożyć wnioski o dopłatę, ale Rybnicki Urząd Miasta je odrzuca. Miasto Rybnik za pomocą ustawy i słusznie miało taką możliwość, przyjęło za model weryfikacji danego mieszkańca numer jego, adres jego domu. W związku z powyższym ten, kto nie miał nowego adresu domu, po prostu nie dostawał dodatku węglowego i dostawał informacje o sprawie bez rozpoznania. W takim przypadku mieszkańcy mogą wysłać odwołanie za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. To może odwołać decyzję lub wysłać ją do ponownego rozpatrzenia przez OPS. Urzędnicy powinni wtedy przeprowadzić wywiady środowiskowe. Według części mieszkańców nie są one jednak przeprowadzane. Miasto twierdzi co innego. W pierwszej kolejności mogliśmy składać takie wnioski, na przykład z jednego domu składane były 3 wnioski i one miały zostać rozpatrywane. Natomiast w trakcie zmieniła się ustawa i dziś Ministerstwo Klimatu specjalny sposób zaleca samorządom badanie tego rodzaju spraw i obliguje mieszkańców do tego, żeby zwrócili się o nadanie osobnego adresu. Zostało przeprowadzonych dodatkowo, żeby takie wnioski uściślić i sprawdzić, ponad 500 wywiadów i kolejne są w toku i kolejne są rozpatrywane. Jeżeli chodzi o jakiś nierozpatrzony wniosek, to najprawdopodobniej nie został on złożony zgodnie z tymi obowiązującymi zasadami, przepisami prawa. Mieszkańcy, którzy nie zgadzają się z decyzją urzędników o odmowie wypłaty dodatku, mają 14 dni na odwołanie. W Rybniku złożonych zostało ponad 15,5 tysiąca wniosków o wsparcie zakupu węgla.